Ludzie, taki ziemniak to najwspanialsza rzecz na świecie. Ja go uwielbiam już od maleńkości. I to nie dlatego, że jestem z Podlasia, ale dlatego, że z ziemniakiem przeszliśmy przez całe moje życie. Do szkoły mama mi dawała takie dwa ziemniaki, surowe, wiadomo, i w skorupkach, bo w skorupkach jest najwięcej witamin. Potem umarł mi tata i został mi tylko ziemniak. Bo wiadomo, po tato. Taki ziemniak nauczył mnie jeździć samochodem. W domu mieliśmy takiego ziemniaka na łańcuchu. Potem trochę zawilgł, to wyrosły mu takie kiełki białe i nazwaliśmy go Biały Kieł. Jak podrywałem dziewczyny, to zawsze na takiego ziemniaka. Bo tak szedłem do baru, wyciągałem ziemniaka z kieszeni, rzucałem pod krzesło dziewczyny i mówię: hej, to twój ziemniak? No i ona najczęściej mówiła, że nie, no i ale ziemniak zostawał. No. A oprócz ziemniaka to jeszcze paradoks Kolumba. Niby ziemniaka się nie da postawić, bo zlata, ale najlepsze ziemniaki są tłuczone. Zapraszam na swoje stand-upy kulinarne, gdzie będę gotował, gdzie będę śpiewał nawet trochę, gdzie będę opowiadał żarty. Będzie fajnie, smacznie, przyjemnie. Zapraszam. Polubiajcie, obserwujcie i wszystko, co się robi w internecie.